pół godzinki, średnia 36, dystans 17 km, ponad 36 km na godzinę, 224 W, tętno 153, na gravelu i to zobaczcie jeszcze w jakich łabakach. Łabaki, łabaki, łabaki. Łabaki. A więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o tym, czy na gravelu można jeździć po szosie. Odcinek trochę luźniejszy, humorystyczny, ale jakże poważny i ważny dla niektórych osób. Nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Więc jadę jeszcze chwilę pokręcić, znajdę jakieś zaciszne miejsce, bo akurat zjechałem z głównej drogi asfaltowej, więc teraz jadę gdzieś trochę spokojniejsze miejsce, zaułek. Zaraz zobaczymy. Może znajdzie się coś ciekawego dzisiaj. Ok, znalazłem zaciszne miejsce. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo dzisiaj wieje strasznie. I dlatego dzisiaj wykręciłem taką fajną średnią, ponad 36, bo złamałem swoją główną zasadę, czyli to, że najpierw się jedzie pod wiatr, a później się wraca z wiatrem. Więc dzisiaj pojechałem odwrotnie. Na początku wyjeżdżając z miasta miałem średnią 30 chyba 3 na jakichś 6-7 km i dopiero po wyjechaniu z miasta były momenty, że potrafiłem jechać ponad 40 km na godzinę na gravelu, na oponach gravelowych, semislickach, wolfpackach, super speedach, jak sama nazwa wskazuje, że są szybkie. A ja jestem teraz nad jeziorem Dzilno, które kryje się za tymi drzewami. Normalnie tego jeziora tutaj nie widać, jak są liście. I jest tutaj taki fajny, klimatyczny mostek miejscowym, bardzo dobrze znany. Też bardzo fajnie, że w końcu jest on taki legalny, bo przez dłuższy czas były tutaj czerwone wstążki, bo był problem tutaj z tymi schodkami i zamiast je naprawić, to przez dłuższy czas po prostu był ten mostek oficjalnie niedostępny. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na taki film? Bo dla niektórych może wydawać się to głupie, ale bardzo często jest zadawane pytanie w komentarzach czy też w jakichś wiadomościach prywatnych, jaki rower gravelowy polecasz do jazdy na szosie? I idę gdzieś się schować. I zacznijmy od tego, że rower gravelowy to jest tak naprawdę rower szosowy. Każdy powiedzmy taki rodzaj roweru ma też swoje takie jakby podkategorie. Tak samo jak rower górski ma na przykład MTB, że full, XC, hardtail itd. itp. Tak samo rower szosowy też ma jakby takie swoje podkategorie, czyli rower powiedzmy aero, rower endurance, gravel, przełaj, więc to też są rowery szosowe, tylko z nieco z innym przeznaczeniem. Jeżeli chodzi o same prędkości, to dużo będzie zależało od Was, od tego jak jesteście wytrenowani, ile ważycie, ale też będzie to zależne od tego jaki rower wybierzecie i jak ten rower sobie skonfigurujecie. Rowery gravelowe są też różne, bo są takie powiedzmy wygodniejsze bikepackingowe, są jakieś szybsze do wyścigów krótszych, czy są jakieś w miarę uniwersalne, jak powiedzmy ten rower, co teraz mam, czyli Cross Esker 7, o którym zrobiłem ostatnio film, taki podsumowujący. Cieszy się on bardzo dużym powodzeniem, więc jeżeli ktoś chce trochę więcej informacji na jakim rowerze jeżdżę, co mi się sprawdziło, to oczywiście odsyłam do tego filmu. Ale wracając do głównego wątku, większość gravelowców pyta się o rower gravelowy, gdzie będzie jeździć powiedzmy 70% szutry, 30% na przykład asfalty i szuka powiedzmy w miarę szybkiego, ale też komfortowego roweru. Ale są też osoby, które jednak będą chciały więcej czasu spędzić na asfalcie. Bo oczywiście można, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Plus na pewno taki, że będzie na tym rowerze wygodniej. Minusem takim, że nie będzie na tym rowerze powiedzmy aż tak super szybko, ale czy na pewno? Bo bardzo dużo jest zależne od tego, jaką pozycję przyjmiecie na tym rowerze. Bo możecie kupić rower wyścigowy i nie wiem, dać mostek na plusie, dać w ogóle wspornik regulowany, dać go naprawdę na mega wyprostowanej opcji i będziecie siedzieć wtedy jak na rowerze trekkingowym i mimo, że będziecie mieli rower, nie wiem, lekki,
załóżmy 8 kilo, to pozycja, na którą przyjmiecie, sprawi, że będziecie jeździć nieco szybciej niż na rowerze trekkingowym, więc naprawdę jest bardzo dużo zależne od pozycji, więc jeżeli sugerujecie się zakupem roweru szybszego, to musicie sobie powiedzmy patrzeć na ten taki magiczny stack do reach, żeby współczynnik był jak najbardziej powiedzmy agresywny, jeżeli faktycznie zależy Wam na to, żeby ten rower był szybki, ale dużo to jest zależne właśnie od wysokości główki na rowerze, czy też korony widelca. Na to się składa wiele czynników. Oczywiście rower taki możecie sobie później jeszcze trochę skonfigurować, bo możecie trochę manewrować na mostku, dać go na plus, dać go na minus, zmienić się w ogóle mostek o innym kącie. Naprawdę można dać dłuższy, żeby trochę się na rowerze wyciągnąć, a można dać krótszy, żeby być bardziej wyprostowanym. To wszystko zależy od tego, jaka jest też Wasza mobilność i jakie są Wasze preferencje. Więc jeżeli kupujecie i weźmiecie sobie jakiegoś tam Marina stalowego, no to wiadomo, że na tym rowerze będzie mega, mega wygodnie, ale też będzie mega, mega wolno. Ale jeżeli weźmiecie sobie rower powiedzmy taki najbardziej uniwersalny i włożycie do niego jakieś cieńsze opony, no to będzie oczywiście dużo, dużo szybciej. Bo dużo będzie zależało od Waszego ogumienia oraz trochę od... kół, jakie założycie, ale na pewno tutaj w rowerze gravelowym ogromne znaczenie będą miały opony. Standardowo opony są z reguły jakieś tam uniwersalne, czyli takie trochę do lasu, trochę na asfalt. Zależy też od producenta, co akurat tam pakuje. I na przykład, jeżeli ktoś chce naprawdę szosować, a im mieć przy okazji komfort, no to zalecane opony przy rowerze gravelowym to będzie 32-35 mm, czyli sliki opony w ogóle praktycznie bez bieżnika. Ja mam teraz 38 semi-sliki, czyli po środku bieżnika za bardzo nie ma, a po bokach jest delikatna kosteczka. I dużo osób się pyta, czy ten rower jest powiedzmy szybki. I odpowiedź jest na przykład w filmie porównujący Trek Emonda kontra Cross Esker 7. Porównywałem rower szosowy kontra gravelowy i się okazuje, że jak dobrze pamiętam, to różnica przy tych samych watach to było tylko 1 km na godzinę. Tylko i aż, bo tylko to będzie dla osoby rekreacyjnej, która tak naprawdę kompletnie nie zależy na prędkości i faktycznie to nie będzie wielka różnica. Ale aż to będzie dla osoby, której no powiedzmy ściga się, trenuje, stawia na osiągi, cały czas poprawia swoje jakieś tam personalne rekordy i ten 1 km będzie miał wtedy ogromne znaczenie. Oczywiście do roweru gravelowego można założyć typowe opony szosowe 25 czy też 28 mm, powoli rozmiar 25 też jest wypierany. Ja jeżeli faktycznie w tym sezonie pojeżdżę na rowerze szosowym, no to raczej też będę stawiał już na rozmiar 28. W tamtym roku powróciłem do tego mniejszego rozmiaru, ale czuję, że to kompletnie nie miało sensu i jeżeli w tym roku będę jeździł na rowerze szosowym, to na pewno wybiorę ogumienie 28 mm. Wiąże się też trochę z estetyką, no bo jeżeli założymy cienkie opony 28 mm do gravela, no to będzie wyglądać troszeczkę to niesmacznie, bo będzie bardzo dużo prześwitu. Co oczywiście jakoś mocno wpływ na przykład na prędkości mieć nie będzie, ale będzie miało wpływ, jeżeli będziecie robić sobie akurat zdjęcie, to może to trochę nieapetycznie wyglądać. Ale to też oczywiście wszystko rzecz gustu, dla niektórych to nie ma wyglądać, tylko to ma działać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo robię wszystko co tylko można, żeby ten wiatr dzisiaj nie przeszkadzał w nagrywaniu, nie wziąłem dodatkowego mikrofonu, bo też się zastanawiałem, czy w ogóle ten film nagrać. Ale jak widać, on jest. Bo ja wiem, naprawdę, że dla niektórych to będzie głupie pytanie, czy rower gravelowy może jeździć po szosie. Bo oczywiście można. Niektórzy jeżdżą nawet na rowerach górskich po szosie. A nawet jest takich osób bardzo dużo, bo taki Szary Kowalski, który przychodzi do sklepu i kupuje swój, powiedzmy, pierwszy rower po dłuższym czasie na kołach 29, na hamulcach hydraulicznych, to i tak w większości jeździ po ścieżkach czy asfaltach, a nawet nie wjeżdża do lasu, gdzie ten rower jak najbardziej się w tym lesie sprawdza. Więc tak samo można robić z gravelem, można jeździć wszędzie. Ja już robiłem film, powiedzmy taki odwrotny, gdzie mówiłem, że gravel to jest rower bardzo uniwersalny i można
wjechać nim wszędzie, choć nie do wszystkiego się nadaje, tak? No bo oczywiście, jeżeli będą jakieś dziury, nierówności, korzenie, błota, bagna, wszystko, no to ten rower, powiedzmy, przejedzie, jeżeli wy też oczywiście dacie radę, ale nie jest do tego stworzony. To jest tylko, powiedzmy, w ramach takich ewentualności. Tak samo nie jest to też rower, żeby jeździł typowo na szosie, ale jeżeli założycie opony trochę cieńsze, trochę lżejsze, o mniejszym bieżniku, to też będzie się wam jeździć dużo, dużo szybciej. Są oczywiście zwolennicy jazdy po szosie, są zwolennicy jazdy po lesie. Jest tyle rowerów na rynku, tyle rodzajów, tyle modeli, marek, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że cyferki nie zawsze są ważne, bo niektórzy się zastanawiają, o ten to jeździ na przykład na gravelu 30 na godzinę, to ja też bym tak chciał. To też nie jest zależne od samego roweru, to jest też zależne od mocy, której generujecie i jaki opór stawiacie. Są osoby, które będą bardziej wytrenowane, które też będą mniej. Są rzeczy, których nie przeskoczymy. W tym roku na przykład zadebiutował Cross Esker RS, który jest bardzo uniwersalnym rowerem. Rower, który był sprawdzany chyba w tunelach aerodynamicznych i się okazuje, że jest on szybszy od niejednej szosy. Ale jeżeli na przykład wsiądzie na niego człowiek, który waży, nie wiem, 120-130 kg i ma FTP na poziomie 200 W, to osoba, nie wiem, jeżdżąca na trekkingu, która jest dużo bardziej wytrenowana, bo na przykład pokonuje z 20 tysięcy kilometrów rocznie, będzie w stanie wyprzedzić taką osobę na bardzo super szybkim rowerze. Więc mówię, to nie jest tylko zależne od roweru. Oczywiście możemy trochę wpłynąć na prędkość, zmieniając niektóre komponenty i ich ustawienia, czyli tak jak już wspomniałem, mostek, i będziecie mogli jeździć gravelem po szosie i uzyskiwać takie prędkości jak typowy szosowiec. Czyli odpowiedzmy sobie na pytanie, czy gravelem można jeździć po szosie? Tak, gravelem można jeździć po szosie, nikt nikomu nie zabrania. Czy ty będziesz jeździł na oponach szerszych po szosie, będziesz wolniejszy, czy ty zmienisz te opony, to oczywiście możesz jeździć po szosie i jeździ gdzie chcesz, zwiedzaj jakieś nowe atrakcje, zwiedzaj nowe tereny, ciesz się jazdą, nie skupiaj się tylko i wyłącznie, mówię, na cyferkach, chociaż dla niektórych są one mniej bądź bardziej ważne. Ważne jest to, żeby rower sprawiał nam radość, niezależnie na jakim rowerze jeździmy. I mam nadzieję, że ten odcinek nie wzbudzi kontrowersji, bo naprawdę miał być on taki luźny, spokojny, humorystyczny, może troszeczkę. I cóż, ja muszę wrócić teraz do domu, więc jak pojechałem z wiatrem, to teraz będę miał podwiatr. Niestety, na szczęście wybrałem teraz trasę, że będzie troszeczkę w lesie, ale czy aż tak mocno to mi pomoże, to zobaczymy. No cóż, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Jeszcze odpowiem na wasze jedno pytanie, co to za kask, to znowu przypominam, że to jest Laser Kinetic Core Z1, czy Z1 Kinetic Core. O nim też za jakiś czas będzie, ale tak się przypominam, okulary to Cool Demosy, bo bardzo często pytacie, mimo że zrobiłem kiedyś film, żebyście nie musieli pytać, to i tak pytacie, co to za ten, więc no. Dobra, to tyle. Średnia niestety mi na pewno mocno, mocno spadnie, myślę, że nawet dzisiaj nie będzie 30 km na godzinę, mimo że było już 36, więc trudno, to jest ta gorsza, mniej optymistyczna wersja, czyli najpierw uzyskujemy maksymalną, powiedzmy, prędkość, a teraz będzie ona tylko i wyłącznie spadała i wtedy ten banan zamiast być taki, to będzie się robił powoli taki i trudno, takie życie. Czasami jest pod górkę, później jest z górki, czasami jest z wiatrem, czasami jest pod wiatr. Czasami oglądacie na przykład ten odcinek, a możecie obejrzeć następny, możecie na przykład zasubskrybować. I cóż, trzymajcie się, piąteczka.